apocalypse. Dobry obywatelu sierżancie. Mieszkańcy Trzebiatowa życzą panu przyjemnego dnia i dobrych wyników w nauce. Teraz możesz! Co? Ja? Gdzie? Jak to gdzie? Przecie pan sierżant nie wołał! Nie was, to znaczy was, ale z furmanką. Panie Lichniarz, śpieszy mi się! Osiowe zapłacimy! Do trzeciej mamy wagon rozładować! Przejeżdżajcie szybciej! Pan wołał z furmanką! Jak pokazuje tak, to macie jechać! Przed domem Kaczmarka stanąłem! Teraz jak ja będę tam nosił kartofle? Ty gdzie jedziesz? Ty kartofle nie widzisz? No widzę! Jak ja ci mandat wlepię, to zobaczysz! No jak, Boga kocham, nic nie rozumiem! Nie dosyć, że pan na środku drogi z chłopami rajcuje! Cześć, pan ci! Stoj! Co ty znaku nie widzisz? No nie dawał pan żadnego znaku, panie sierżancie! Jak ty, stop! Co? Gdzie? My jedyny sposób nie pokazywałem? No nic nie widziałem, panie sierżancie! Dokąd? Zatrzymaj się! Dokąd? My jedyny sposób! A ty czego tu znowu? Cofnij się! Czego? No puszcz pan, panie władzo, no pewnie ludzie czekają! Kierowca, muszę to spuścić dom rozwadzić, no! No jakżeś ty tu przyjechał? Ja ci pokażę, zobaczysz! O co chodzi, panie sierżancie? No czy zatrzymaj się? Cofnąć się! Po coś ty tu przyjechał? No po co? Co? Gdzie mam jechać? No, władza, ty się w ogóle nie odzywaj! Co tu najechałeś na furman? Cofnąć się! Do tyłu! Cofnąć się! Do tyłu! Wszyscy! Gramy jedynkę na straży. Pastorczyk, nie śpi. Wiesz co gramy? Nie, jedynka. No, na straży. Drogi rozmokły, może się spóźnić.
Jedzie! Serdecznie gratuluję w imieniu wszystkich mieszkańców. To wielki dzień dla nas. Stop! Stop! Zatrzymaj! To jest marsz? Tak. A to miał być Allegro Vivace. A ty tu na przykład... To była przyjemna niespodzianka. Jesteście wszyscy naprawdę bardzo mili. Opowiedz nam, jak to było, bo my to wszyscy bardzo przeżywaliśmy ten dzień razem z tobą. Pisałem temat drugi. Rola chłopa pańszczyźnianego na podstawie poezji Wacława Potockiego i Szymona Szymonowica. Dużo pan sierżant tego napisał? Napisałem 7 stron papieru kancelaryjnego z marginesem. A pismo mam drobne. 7 stron pism. Dziękuję, dziękuję serdecznie, ale to były naprawdę przedwczesne gratulacje. No tak, to był dopiero egzamin pisemny. I jeszcze nie wiadomo, jak wypadł, bo wynik będzie dopiero znany za tydzień. No tak. Ale dlaczego dopiero za tydzień? A może trzeba było więcej napisać? Tak się właśnie zdaje egzamin. Najpierw pisemny, a potem ustny. Nie męczmy już dłużej sierżanta. Miał dzisiaj ciężki dzień. Odpocznij sobie, Władziu. Zasłużyłeś na to.